Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować Komisji, podziękować Panu Przewodniczącemu, podziękować całemu prezydium za decyzję, że dzisiaj i jutro będziemy na Warmii i Mazurach, będziemy w Olsztynie. To nie jest taka zwyczajna rzecz i tak dużo tych wyjazdów nie ma. I tu chciałbym bardzo podkreślić, że jest duże zrozumienie w Komisji dla spraw Warmii i Mazur, Polski Wschodniej, przy wielu dyskusjach. Te nasze problemy wypływają i zawsze spotykają się ze zrozumieniem. Szanowni Państwo, ja myślę, że to, żebyśmy dzisiaj mogli bardzo bardziej owocno startować, to myślę, że dobrze było, gdybyśmy już nieco może w mniejszym składzie, ale powtórzyli, konsumowali te dzisiejsze, dzisiaj i jutro na Warmii i Mazurach, już w czasie prac komisji w Warszawie, żeby te nasze posiedzenie zakończyło się dezyderatem. I takie wystąpienie do rządu w sprawach, o których dzisiaj i jutro będziemy mówić. To będzie taki oficjalny dokument komisji i to ma rzeczywiście duże znaczenie, bo rząd musi się do tego odnieść, musi zająć stanowisko i to nam pozwoli te nasze sprawy w Warmii i Mazur podtrzymać zainteresowanie mieli też na tym najważniejszym rządowym szczeblu, bo rząd, to rząd podejmuje decyzję odnośnie też finansowania takiego czy innego. No, szkoda, że dzisiaj nie ma żadnego z przedstawicieli rządu, ale widocznie są ważne sprawy. Szanowni Państwo, także ja jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu, całej Komisji, wszystkim kolegom, którzy dzisiaj są z nami, przyjechali tutaj, a Pan Przewodniczący jest z Podkarpacia, Pan Przewodniczący Adamczyk jest z Krakowa, Pan Jerzy Polaczek jest ze Śląska. O czwartym chciał stać Pan Jerzy Materna, jest z Lubuskiego województwa, Pan Bartłomiej Wody jest z Warszawy, a więc to są ludzie jakby z całej Polski i ich spojrzenie na Warmii i Mazury na pewno będzie i to pokaże. Dziękuję. A jeszcze, a to już. Dziękuję bardzo.